Okej, okay, teraz porozmawiamy o najczęstszych błędach, które pojawiają się podczas doboru materiałów wśród osób, które rzeczywiście dopiero zaczynają, wchodzą w ten świat i próbują zrobić swoje produkty. I jakby chciałbym krótko porozmawiać o tym, na co zwrócić uwagę przy doborze takich materiałów, przy wyborze materiałów drukowanych, bo teraz jest to dosyć modne, popularne. Na co teraz zwrócić uwagę, aby nie popełnić jakichś takich głupich, z zewnątrz wyglądających na może nieistotne błędy, ale no na pewno jakieś takie błędy, które później komplikują tą sprawę całą, nie? Pierwsze co to dotknąć materiału. Mhm. Tak, czyli zamówić Jak jest. kawałek, zamówić próbę tego materiału. Tak, i to nie mówię tylko o drukach, tak? Tu mówię też o materiałach gładkich, tak? Czy materiałach jednolitych, może bardziej, to jest poprawna nomenklatura. Żebyśmy swoje oczekiwania, no, zweryfikowali, czy rzeczywiście oczekiwania to jest rzeczywistość, tak? Z którą będziemy mieli do czynienia. I też nie ufać zawsze, tak? W sensie, no, nie ufać komuś, że ktoś wykona za nas albo inaczej, nie rzucać na kogoś 100% Tak. odpowiedzialności po prostu za Bo zrealizowanie często jest swoich. tak, że po prostu osoby, które zaczynają, piszą do szwalni, z którą chcą współpracować i z którą chcą szyć, żeby to osoby z tej szwalni znalazły te materiały. Ja to uważam, że to nie jest dobre podejście, bo niestety, ale ty masz w głowie tą koncepcję swojej marki, ty wiesz, kim jest ten klient. Dla kogo to robimy, jak te produkty mają wyglądać, jakie mają być jakości, czym mają się charakteryzować. I no, tak po ludzku to ważny jest ten feeling, tak? Czyli że jak mamy jakiś tam materiał, to dotykamy go i jakby sprawdzamy w odczuciu, jaki on jest. No Tak. taki po prostu w dotyku, nie? Tak na żywo. Tak, no, materiałów, chociażby czegoś takiego, co nazywam materiałem dresowym czy dresówką, jest bardzo dużo, tak? Dużo. I tak jak powiedziałeś, szwalnia może wykonać zlecenie poprawnie, tak? Według sztuki, Tak. wykorzystać dobry materiał do tego, I tak? każdy materiał inaczej się zachowuje. Każdy materiał inaczej pracuje, ale nasze oczekiwania mogą być inne, chociażby Tak. jeżeli chodzi o gramaturę, tak? Gramatura gramaturze jest Nierówna. nierówna, Jak nawet byśmy dokładnie. wzięli z dwóch firm 180, Ona jest inaczej ona jest wykończona. inaczej Ona jest jest. wykończona, Tak. jedna jest grubsza, druga jest bardziej tępa, druga jest bardziej miła, bo jest na przykład silikonowana. Tak. Więc rzeczywiście musimy, no, zweryfikować, czy to, co sobie wyobrażamy, czy to, o czym rozmawiamy, no to jest rzeczywiście to, co chcemy wykorzystać do produkcji naszej odzieży czy akcesoriów. Dokładnie. Drugie, nawiązałeś do druków, tak? Rzeczywiście, no, dobrze jest wykonać próbę druku. Po prostu, tak? Czyli zamówić kupon, Nawet nie nie? kupon. My Nawet oferujemy. fiszkę jakąś. My oferujemy druki 20-centymetrowe, aby sprawdzić po prostu to, Jakość czy kolorów, nie? jakość, kolory, tak? Najczęściej firmy, które zaczynają, kupują gotowe wzory lub rzeczywiście ktoś dla nich projektuje lub próbują sami projektować. Występuje często problem, szczególnie przy takich drukach tak zwanych full printowych, tak? Czyli kiedy mamy jakiś jeden wzór, który powielamy na szerokość i na długość materiału, z tak zwanym raportowaniem tego materiału, tak? Czyli krawędzie wzorów się nie spinają ze sobą. Występują jakieś jednopikselowe, jednopunktowe linie na krawędziach tych wzorów, które są widoczne przy produkcji, tak? I dlatego musimy zawsze spróbować tego druku, a nie drukować od razu całą partię produkcyjną. Dla nas nie jest to problem, oferujemy takie drugie, nawet często wymagamy tych prób. Przy stałej współpracy próby robimy dla partnera nieodpłatnie, tak? Rozliczamy się za przesyłki, jeżeli już No ja bym współpracujemy z potem poszedł partnerami. jeszcze krok dalej i bym zamówił taki później ewentualnie kupon Do obszycia. do obszycia i nawet bym takie wysunął stwierdzenie, że warto byłoby uszyć sobie tą jedną sztukę i później ją ponosić samemu. Oczywiście, albo dać znajomemu, Aby dać dać rodzinie, znajomemu, tak? bo jak to konstrukcyjnie leży, jak ten materiał się zachowuje na tym wyrobie konkretnie, bo jest jeszcze jedna taka rzecz, że jak nawet na przykład zrobimy sobie, nie wiem, na jakimś poliestrze możemy zrobić bluzę, ale i możemy zrobić leginsy i jakby to może być materiał ten sam, ale on się zupełnie inaczej może zachowywać. Mimo, że jest ten sam materiał, ale na innym produkcie, czy będzie na przykład jakaś bluza, koszulka, to inaczej będzie na spodniach. I dlatego, no moim zdaniem, warto to potem ponosić samemu, wyprać. Zniszczyć.
nie zobaczyć, co się czyli, z tym... Czyli rzeczywiście patrzeć po prostu, jak on się zachowuje po praniu, po suszeniu, tak? Dzieje, nie? Oczywiście po jednym, po drugim praniu, żebyśmy no, wiedzieli po prostu, za co odpowiadamy później, tak? No, czy się nie pilinguje, nie? Czy się na przykład nie pilinguje, tak? To jest cecha charakterystyczna części materiałów poliestrowych, że one się pilingują. To jest rzecz jakby normalna, tak? Poniekąd, tak? Ale no, rzeczywiście należy na to zwracać uwagę i dobierać materiały takie, które są zwyczajnie dobre, tak? I które czy nie mechacą się, tak? Czy się nie mechacą zbyt mocno, tak? Jeżeli chodzi o materiały wydrapane od spodu, tak? Czy one się nie pilingują, czy tamten poliester gdzieś nie wychodzi od spodu, żebyśmy poznali po prostu materiał, z którym pracujemy, tak? Ponieważ będziemy za niego odpowiedzialni. Jest jeszcze jeden taki błąd, często spotykany. Nasze metody produkcyjne, czy nasze metody jakby handlu, współpracy trochę go ukrócają, tak? W sensie zmniejszają ryzyko powstania tego, tak? Wyeliminują ten problem, a mianowicie osoba kupuje ilość produkcyjną i albo ten materiał zostaje na stoku magazynowym w postaci odzieży gotowej, tak, bo kupią i naprodukują go za dużo, no albo kupią po prostu za dużo materiału i on no, leży po prostu niewykorzystany, tak? Dlatego wygodnie na początek jest kupować, tak jak powiedziałeś, w kuponach, z kuponów przejść do belek. Albo na przykład jedną belkę co najmniej i sobie różne rzeczy wydrukować. Oczywiście, właśnie. Skomasować sobie zamówienie. To my oferujemy, czyli oferujemy rabat hurtowy na zamówienie belki, ale tą belkę możemy podzielić na kilka wzorów, na kilka paternów. Można zrobić 3-4, no... Tak. Zależy, ile tam Wypróbować, zbadać jak nasz target, nasza grupa docelowa po prostu na każdy z nich się zaopatruje, tak, jeżeli chodzi o to, a nie inwestować dużych środków w belki poszczególnych wzorów, tak, bo jest to czasem kłopotliwe. Oczywiście do tego dojdzie się, kiedy się pozna. Ale tu jakby istotne jest, co Łukasz mówi, że ważne jest zdefiniowanie dobrze tej persony zakupowej i jakby cały czas ta tabela, co była wcześniej, aby sobie to zdefiniować i żeby po prostu mieć z tyłu głowy cały czas obraz tego idealnego klienta, bo cały czas to się wraca. Tak, rozmawialiśmy też przed nagraniem, że rzeczywiście jest bardzo ważne. Ta podstawa, ten fundament, bo potem, na którym budujemy. Jak się tego nie zrobi, to i tak to się do tego wróci. Czy przy doborze tkaniny, czy przy robieniu reklam na Facebooku, czy... Oczywiście, że tak. Czy robienie jakichś reklam, czy przy robieniu produktów, wszędzie po no prostu. No tutaj mówimy tak naprawdę o tym samym, o podstawach, czyli żeby pod naszą grupę docelową dobrze zdefiniować produkt, z którego będziemy, surowiec, z którego będziemy tworzyć nasz produkt, tak? No dokładnie. To jest tak samo istotne, jak zbudowanie, to o czym wspominałeś w pierwszych modułach kursu, żeby dobrze poznać naszego klienta, ale później dobrze poznać nasz produkt, tak naprawdę. No bo te potrzeby klienta są odzwierciedleniem po prostu. W produkcie odzwierciedlamy te potrzeby klienta, nie? I jak mamy klienta, który lubi wszystko, nie wiem, ekologiczne, czy no bio, no to wtedy wszystko idziemy w stronę, że robimy z GOTS-em dresy na przykład, tak, który u was jest. Jeżeli mamy jakiegoś klienta, który jest mocnym sportowcem, i no to poliester i dobieramy to wszystko, dlatego no to jest tak istotne, nie? Dokładnie. Więc poznać swój produkt, tak? Tak bym to podsumował. No jeszcze błędem jest niejednokrotnie rzeczywiście za jakby ufanie firmom, które oferują to, o czym wspominaliśmy też wcześniej, te wzory licencyjne. Prawo. Kwestie prawne. To, że znaczy, że można kupić gdzieś i to bardzo często się pojawia to pytanie, ja bardzo często dostałem, nawet na grupie się pojawiło, czy jeżeli jest jakiś artykuł dostępny u kogoś, u z producenta, licencją, tak? Z licencją, możesz nawet kupić, to czy później to możesz uszyć i sprzedawać. No generalnie to nie jest porada prawna, ale ogólnie tak jest po prostu, no tak patrząc przedsiębiorczo i tak ogólnie, biznesowo, to później do sprzedaży jakby wytwórcą jest właściciel marki i ta osoba, która to wrzuca na rynek, więc jest wytwórcą i powinien mieć licencję dalej. Każda firma, nie? Musi mieć swoją licencję po prostu. Do sprzedaży. Żeby cały a gdzieś tam wszędzie się pojawiają te Disneya, czy tam jakieś różne postacie i gdzieś to tam krąży, a niekoniecznie można to robić, nie? Czyli podsumowując, błędami jest dobór materiału. Tak. Oczekiwania versus rzeczywistość, tak? I to, że ufamy, że to, co my mówimy, jest rozumiane przez każdego tak samo, tak? Przez naszego partnera biznesowego. No nie zawsze tak jest. Obie strony mogą mieć rację i tu się nie ma co spierać. Warto się tym jakby inspirować i tą sumę swojej wiedzy, co my mamy. Oczywiście. Plus to, co powie nam firma tkaninowa. Gdzieś tam po środku to ujednolicić i jakby na podstawie tego dokonywać wyborów, nie? No i kolejna rzecz, brak prób. Tak, to jest błąd. Próbować, testować,
pytać się znajomych, tak, jeżeli chodzi o nasz wyrób, ale wcześniej też testować swój materiał, swój wzór, swój brand, który chcemy wydrukować, wyhaftować, czy jakkolwiek inaczej go przenieść na materiał, na jakieś tekstylia. No to sprawić, czy to wszystko jest to rzeczywiście, co my oczekujemy w głowie i co sobie wymarzyliśmy, tak. I to, co potencjalnie klient by chciał. Nie? Oczywiście, że no. Tak. Dobra, także dzięki i do zobaczenia w następnych materiałach. Dzięki wielkie.